Dzień dobry moi drodzy. Dziś zapraszam Was na taki luźny daily vlog. No właśnie, luźny, bo mam parę spraw do załatwienia i pomyślałam sobie, że zabiorę Was ze sobą. Muszę podjechać dzisiaj do Flora Point, idzie koteł, do Flora Point i zobaczyć, co tam nowego ciekawego, czy uda mi się kupić jakieś dekoracje na mój balkon. Chcę odwiedzić również bazarek, zrobić na nim zakupy i muszę podjechać do weterynarza, odebrać dokumenty, całą kartotekę, że tak powiem, kartotekę moich kotów, ponieważ przeprowadzając się w inną część Warszawy, w inną dzielnicę Warszawy, chciałabym znaleźć tutaj na miejscu jakąś dobrą klinikę weterynaryjną, żeby też moich kotów nie stresować i nie przewozić je tam, gdzie wcześniej mieszkaliśmy. Dlatego też poprosiłam weterynarza, żeby przygotował całą właśnie taką kartotekę, listę moich kotów, bo idąc, no, idąc już do nowego weterynarza, chciałabym po prostu mu pokazać, co i jak, jaki był przebieg chorób moich kotów. Zresztą one też są wiekowe, żeby zobaczył, jakie leki przyjmowały koty, czym je karmiłam i nie tylko. O ile Pipo jest takim kotem, który jest przyzwyczajony do podróży i jest kotem niemiałczącym, jedyne, co się z nim dzieje w transporterze, to słuchajcie, robi mu się taki mokry nos i zaczyna kichać, to o tyle Pipeta jest kotem, który można by było powiedzieć, że jest jednym wielkim wrzaskunem, po prostu tak się wydziera w transporterze, że nie idzie z nią wytrzymać. Dlatego też, no właśnie, jazda z kotami do weterynarza to nie jest do końca przyjemna sprawa, zwłaszcza z Pipetą, więc żeby im tego zaoszczędzić, chciałabym jednak znaleźć tutaj w mojej okolicy jakiegoś weterynarza, ale żeby do niego się wybrać na taką pierwszą wizytę, no to oczywiście muszę mieć wszystkie dokumenty moich kotów. Więc poprosiłam weterynarza o przygotowanie, wiem, że już wszystko jest gotowe i też muszę załatwić tą sprawę. Muszę też podjechać do, muszę podjechać na pocztę. I co ja muszę jeszcze zrobić dzisiaj? No oczywiście, podjechać do cukierni, zamówić tort, bo dzisiaj, słuchajcie, są moje urodziny. Co prawda wy oglądacie ten film nieco później i jest już po moich urodzinach, ale chciałabym zaprosić moją rodzinę tutaj na takie mini świętowanie, czyli tort, lampka, szampana, no i muszę pojechać do mojej ulubionej cukierni i ten tort oczywiście zamówić. Także słuchajcie, ja się zbieram. Jestem już gotowa do wyjścia, minimalny makijaż, dosłownie odrobina, dzisiaj jest też piękna pogoda, jest słonecznie, chociaż wieje dosyć mocny wiatr i jest jeszcze troszeczkę zimno, ale wszystko ma się ułożyć w ciągu dnia, także zapraszam Was do oglądania tego dzisiejszego vloga i mam nadzieję, że miło spędzicie czas. W powrocie do domu czekały na mnie dwa przepiękne bukiety kwiatów urodzinowych od Maxa. Te oto cudowne róże. Wy co prawda widzicie troszeczkę inny kolor tych, bo one są tak lekko różowe. No, może odrobinę to widać. Te są po prostu przepiękne. No i jeszcze takie, ale powiem Wam, że pachną obłędnie. I tutaj mam 7 róż i dostałam drugi bukiet, w którym jest 30 wyjątkowych tulipanów. Postanowiłam rozłożyć je na dwa wazony,
i zobaczcie, jak one cudownie się prezentują. Wyglądają troszkę jak piwonie, ale mają piękny kolor. I jeszcze drugi wazon, taki mały rzut szczęścia, rzut okiem na te przepiękne, cudowne kwiaty, które dzisiaj dostałam na urodziny. Tak, 37 stuknęło. No naprawdę, 37, kto by pomyślał? Jak widzieliście, wpadłam dzisiaj do Pinko i zrobiłam sobie taki mini urodzinowy prezent. A dokładnie kupiłam sobie pasek. Pasek, który wygląda tak, brązowy i ma tutaj klamrę w złote jaskółki. Co wy na to? Podoba wam się? No to jest taki klasyczny, prosty pasek. Typowy dla Pinko, no i właśnie ta piękna, ozdobna, duża klamra. Oczywiście dostępne są również takie w tym mniejszym rozmiarze, w sensie takie, które są o połowę cieńsze, ale ja właśnie potrzebowałam taki duży pasek, jestem ciekawa, jak będzie się nosić i powiem wam, że jest to mój pierwszy pasek Pinko, więc zabieram się za jego testowanie, jak to się mówi, a tak na poważnie przetestuję i zobaczymy, jak będzie z jakością, bo jak na razie, jeśli chodzi o torby, to jestem bardzo zadowolona i tak przymierzam się, żeby za jakiś czas zrobić wam taką ogólną recenzję, jeśli chodzi o moje torebki Pinko, już po jakimś czasie ich noszenia. A jak już jesteśmy w temacie urodzin, to pokażę wam mój urodzinowy tort. Jak widzicie, z mojej ulubionej cukierni, o której już wam wiele razy opowiadałam. Jesteście gotowi? I tak prezentuje się mój urodzinowy tort. Come bella questa torta. Tak, tort Oreo z mascarpone na biszkoptach i dodatkowo z karmelem w środku. Bomba czekoladowa, bomba słodka. Mam nadzieję, że mojej rodzinie będzie smakował. A w naszej kuchni co się dzieje? Przygotowujemy dzisiaj polpetone. Jeden z naszych ulubionych przepisów, ale też mogliście już go widzieć na moim kanale. Także do roboty, bo głodni. Kochanie, smacznego. Dziękuję. Ti piace? Sì. Sì.